nami kolejna sesja Rady Gminy Biała Podlaska, ponownie w Dworku Wilczynie, już się tam zadomowiliście. Panie Wójcie, po raz kolejny w Pana sprawozdaniu, ale i w interpelacjach, pytaniach radnych, ale również i w sprawozdaniach, i w projektach uchwał, które dzisiaj były podjęte, ogromna ilość rzeczy ciekawych dla mieszkańców gminy Biała Podlaska. Takie najważniejsze przekazane informacje dotyczące życia społecznego, gospodarczego, inwestycyjnego gminy, to były jakie informacje? Najważniejsze informacje dla mieszkańców, dla przyszłości naszej gminy były związane z budową autostrady, z wykorzystaniem potencjału, który dzięki budowie musimy jako gmina, jako mądra gmina, mądry zarząd gminy wykorzystać. Tutaj prowadzimy szereg rozmów zarówno z inwestorami, którzy chcą skorzystać z racji tego, że ta autostrada tutaj powstaje, ale też z drugiej strony chcemy inwestorom sprostać i spotykamy się z przedstawicielami instytucji, które pomogą nam w sprawnym uzbrajaniu terenu. To autostrada, natomiast również rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich i spotkania w Lublinie i te się wiążą z drogami krajowymi. Tutaj też kilka informacji przekazanych zostało. Tak jest. Ciągle rozmawiamy, lobbujemy rozwiązania przyjazne gminie i już dziś wiemy, że powstanie projekt dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej od granic miasta przez Wólkę Plebańską, Lisy, aż do Dubowa. To dla nas bardzo dobra wiadomość, to jest bardzo niebezpieczna droga i każdy, kto poruszał się rowerem, wie, że może dojść do poważnego wypadku. No, poza tym najważniejsza informacja, że tam zwyczajnie giną ludzie, a w tych czasach, w których doczekaliśmy, nie powinno mieć to miejsca. Również dwupasmówka, jeśli chodzi o połączenie drogi krajowej z autostradą. Tutaj też Pan Wójt wspomniał, że jednak Generalna Dyrekcja zazwyczaj stara się takie łączniki wykonywać poza miastem. Tutaj chyba jednak i zabudowa, i już granice administracyjne nie pozwalają na tego typu inwestycje. To znaczy może nie tyle zabudowa, co po prostu ktoś kiedyś podjął już taką decyzję i teraz jest zwyczajnie za późno. Na szczęście udało się wynegocjować, może nie tylko dzięki oczywiście wójtowi, ale też i inżynierowie, inżynier kontraktu. Sam Zarząd Dróg Wojewódzkich też szedł w tym kierunku, żeby połączyć drogę krajową z autostradą dwoma pasami, dwoma ścieżkami. Dwa pasy w jedną stronę i dwa pasy w drugą stronę. To jest dobre rozwiązanie, bo gdybyśmy teraz połączyli autostradę tylko tą jedną nitką, to czekałby nas od razu po otwarciu paraliż. Paraliż zarówno gminy, jak i miasta. Sesję Rady Gminy zaczęliście od wyjazdu. Wyjazd w dość nietypowe miejsce, aczkolwiek miejsce, które generuje dużo społecznej niecierpliwości i dużo uwag. Mowa o zakładzie zagospodarowania odpadów zwierzęcych w Worońcu i będącej przy tym zakładzie oczyszczalni. Skąd pomysł, jak ta wizyta wyglądała i jakie reakcje, jakie opinie po tej wizycie? Obiecaliśmy mieszkańcom w trakcie kampanii, że będziemy dbali o ich interesy, że będziemy robili wszystko, co w naszej mocy, oczywiście zgodnie z przepisami, żeby takie inwestycje były jak najmniej uciążliwe, żeby inwestorzy mogli żyć w symbiozie z mieszkańcami, dlatego też zdecydowaliśmy się, żeby się udać do tej inwestycji, do tej oczyszczalni, do zakładu Top Pro. I udało nam się. Dzisiaj odbyliśmy spotkanie z szefostwem, z prezesem tego zakładu i oczywiście z całą drużyną radnych. Nie był to łatwy wyjazd. Kosztował nas zwyczajnie po ludzko dużo wysiłku, bo okoliczności odorowe są tam zauważalne. Są bardzo trudne, tak. Współczuję mieszkańcom sąsiednich miejscowości, że dochodzi do takich sytuacji, gdy uciążliwość tego zakładu wychodzi poza teren działki. Dlatego spotkaliśmy się dzisiaj, mamy zapewnienia prezesa, że ta uciążliwość zniknie do końca września. Już od kilku dni, od deklaracji pana prezesa, mamy znaczącą poprawę. Dzisiaj byli z nami zarówno sołtysi Sycyny, jak i Worońca. Oprócz tego mieszkańcy zainteresowani i wszyscy zgodnie stwierdzili, że tak, faktycznie jest poprawa i gdyby tak było, wszyscy byliby zadowoleni. Teraz kwestia, żeby ten stan rzeczy utrzymać. My będziemy cały czas sytuację kontrolować, rozmawiać z prezesem, robić wszystko, żeby naszym mieszkańcom zwyczajnie żyło się normalnie, bo to w dzisiejszych czasach nie powinien być żaden luksus, oddychanie
czystym, świeżym powietrzem. To właśnie chciałem wtrącić. Zastępca przewodniczącego Rady Gminy, pan Dariusz Gromadzki, użył tego stwierdzenia, że do czego żeśmy doszli, że w XXI wieku oddychanie czystym, zdrowym powietrzem staje się luksusem. Tak jest. Dlatego ja jestem naprawdę bardzo wdzięczny wszystkim radnym, że wzięli udział w tym spotkaniu. To po prostu jest świadectwo, że ci radni są, pełnią tą funkcję nie z przypadku, że są faktycznie społecznikami i nie chcą spotykać się tylko w przyjaznych okolicznościach, na pięknych salach bankietowych czy na sali służącej do przeprowadzania sesji, ale także w takich niesprzyjających jak dzisiaj okolicznościach. Czekacie jako gmina, urząd gminy, ale też i mieszkańcy, jako samorząd na odpowiedzi z SKO. Samorządowe Kolegium Odwoławcze ma na swoich biurkach przynajmniej dwa, z tego co zdążyłem zapamiętać, tematy związane z gminą Biała Podlaska, a związane z fermami i chowem drobiu w dużych kurnikach. Jak to wygląda, panie wójcie, na dzisiaj i jakie informacje przekazał pan radny? My jako samorząd zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Wydaje mi się, że nawet więcej, bo wykazaliśmy się inicjatywą, dotarliśmy do pewnych instytucji i my oprotestowaliśmy wszystko, co mogliśmy. Teraz czekamy na rozstrzygnięcia wyższych instancji. Zobaczymy, jak będzie. Czekamy na wynik SKO, czekamy na rozstrzygnięcie wojewody lubelskiego. Zrobiliśmy to, co obiecaliśmy w kampanii. Stoimy po stronie mieszkańców, podkreślam, zgodnie z przepisami. To teraz tylko czas. Tylko czas. I na koniec zapytam o inwestycje. Te najciekawsze, najważniejsze, te, które być może ruszyły, zostały zakończone, bądź planujecie. Jakie w tym temacie zostały przekazane informacje? Jesteśmy w trakcie podpisywania umów z inwestorami na inwestycje finansowane z Polskiego Ładu. To jest około 20 milionów złotych. Część umów jest już podpisana, także niedługo zostaną wbite pierwsze łopaty. Na część wykonawców jeszcze czekamy. Niedługo gmina Biała Podlaska stanie się placem budowy. Internet światłowodowy? To też apel. Jest apel. W pierwszej kolejności my apelowaliśmy do wszystkich wykonawców sieci szerokopasmowej. Informowaliśmy, iż jest możliwość pozyskania środków na tego typu inwestycje. Ostatnimi czasy zgłosił się inwestor, który wygrał konkurs, będzie realizował projekt unijny. My jako samorząd chcemy pomagać tego typu inwestycjom. To też był nasz sztandarowy pomysł, żebyśmy naszą gminę mogli w końcu doprowadzić do odpowiedniego stanu, jeżeli chodzi o połączenie ze światem poprzez internet. I apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby sami rejestrowali brak dostępu do szerokopasmowego internetu, do sieci światłowodowej poprzez stronę rządową internet.gov.pl. To znacznie ułatwi, uprości pozyskanie listy adresów wykonawcy. Także zachęcam mieszkańców do tego, aby samodzielnie zgłaszać się do rządu, tak, z informacją o tym, że brakuje nam internetu. Jeżeli mieszkańcy mają problem techniczny, bądź nie mają dostępu do platformy ePUAP, bądź zwyczajnie nie mają tam konta, zapraszamy do radnych, sołtysów. Oni są zobowiązani, żeby przyjąć od Państwa te informacje i pracownik gminny wprowadzi Państwa dane do systemu. Miejmy nadzieję, że już kwestia miesięcy, lat, a każdy z nas będzie miał dostęp do internetu, każdy z nas będzie mógł pracować zdalnie uczyć się i będziemy po prostu jak reszta cywilizowanego kraju. Dwa zdania. Pojawiła się bardzo ciekawa i pomocna aplikacja, do której też zachęcamy. Tak jest. Bardzo proste rozwiązanie. Podsunął nam je jeden z naszych radnych. Tutaj dziękuję panie Tomku. Tomek Stępniewski przesłał nam te materiały. Aplikacja bardzo prosta, a z drugiej strony bardzo przydatna. Kiedy śmieci, wystarczy pobrać aplikację ze sklepu Androida, ze sklepu Play, zainstalować, wybrać miejscowość i aplikacja będzie nam wysyłała komunikaty w zależności od tego, jak to ustawimy, czy dzień wcześniej, także rano, żebyśmy zwyczajnie nie zapomnieli o tych kubłach, żebyśmy je wystawili i mieli satysfakcję, że płacimy za coś, co jest faktycznie wykonane. Dodatkowo ta aplikacja służy do komunikacji z mieszkańcami i teraz możemy poinformować mieszkańców, że na przykład nasza śmieciarka jest zepsuta i będzie opóźnienie o jeden dzień.